Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich zodiakalnych baranów, które są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam powiedzieć. Dobrze, talię jak zwykle mam już potasowaną, tylko je przełożę. I już patrzymy, kochani, co tam dla naszych baranków w miesiącu luty. Co myślicie na temat swojego partnera, kochane baranki? Królowa mieczy. Co Wasz partner bądź partnerka myśli o Was? Siedem mieczy. Jakie są uczucia Wasze w stosunku do partnera? Pustelnik. Jakie uczucia żywi do Was Wasz partner? Dziesiątka kielichów. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Sześć kielichów. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Osiem mieczy. Osiem mieczy mnie prześladuje po prostu. W każdym czytaniu musi być. Mnie albo Was. Jak traktujecie swojego partnera? Diabeł. Jak Wasz partner traktuje Was? Siła. Co jest między Wami lub kto? Czy coś Was łączy bądź dzieli? Pięć denarów. Najbliższa przyszłość. Trzy karty teraz wyjmiemy. Umiarkowanie. Sprawiedliwość. Pewnie chciały wyjść, to muszę je pokazać. 7 denarów i 6 buch. Dobrze, chciały iść, to poszły. I w tle czytania mamy kartę rycerza, przepraszam, króla mieczy. Król mieczy. Dobrze. Kochani, na początek przypomnę Wam, że ja ogólnie robię rozkład z taką intencją, że Wasza energia, czyli zodiakalnych baranów, jest tutaj z tej strony. Tu jest energia Waszych partnerów, ale ponieważ jest to czytanie ogólne dla wszystkich baranów na świecie, a zwłaszcza tych, których w jakiś sposób przyciągnęłam energetycznie, mogą się te energie mieszać. Czyli jeżeli ta strona będzie bardziej rezonowała z Waszą osobą, a ta z osobą Waszego partnera, to po prostu musicie sobie wszystko to pozamieniać i już dopasować do swojej sytuacji życiowej. Teraz następna sprawa. Jeżeli to czytanie w ogóle z Wami nie rezonuje, to po pierwsze, albo karty uznały, że w Waszym związku nie dzieje się nic aż tak strasznego, na co warto by było zwrócić uwagę. Wasz związek jest stabilny, bez jakichś tam huśtawek emocjonalnych, bez jakichś podejrzeń, bez jakichś tutaj problemów. Albo pod filmem jest link, który umieściłam w celu obliczenia swojego znaku ascendentalnego. Czyli kochani, jeżeli Wasz znak słoneczny nie rezonuje, być może ascendentalny, może tam znajdziecie jakieś informacje dla siebie. Proponowałabym odsłuchać jeden i drugi film z jednym i drugim znakiem i wtedy być może po trochu wyłapiecie jakieś informacje dotyczące Waszego życia. A jeżeli nie, to trudno, to widocznie karty nie chciały akurat w tym miesiącu nic takiego szczególnego Wam nie przekazać. Dobrze, chyba wszystko już powiedziałam. No tak,
To możemy w takim razie zaczynać. Co myślicie na temat swojego partnera, moi drodzy? No i w głowie macie królową mieczy. Czyli tak, jedne baranki będą bardzo chłodno oceniać swojego partnera. Będą, że tak powiem, no, analizować jego zachowanie, będą szorstkie, będą osłe, będą takie zimne w stosunku co do niego, taki chłodny osąd, surowy, że tak powiem, jak ta królowa tutaj, jak królowa śniegu wygląda, taka zimna, niedostępna i trzyma ten miecz w pogotowiu, że w razie czego krótką, szybkim cięciem uciąć dyskusję, czy jakąś myśl. Z kolei dla innych baranów może być taka sytuacja, że myślicie o swoim partnerze, że zachowuje się identycznie jak jego matka, czyli wasza teściowa bądź przyszła teściowa, że reprezentuje takie same wartości, takie same zachowania, taki sam styl życia, no, wierna kopia jego matki, tak? I no, nie za bardzo być może wam to odpowiada. Ponieważ no, taki chłód tutaj widzę. Co macie w sercu, kochane barany? Wy albo wasz partner, w zależności, która energia jest po której stronie, tak? To musicie już tutaj dopasować sobie. Pustelnik. Izolujecie się. Jeszcze w głębi serca chcecie się utwierdzić w przekonaniu, czy to na pewno to. Szukacie tej prawdziwej, takiej, no, prawdy, takiego przekonania, takiego sensu tego wszystkiego, tak? Musicie pobyć sami ze sobą i tu jest taka izolacja, takie właśnie szukanie tego wewnętrznego ja, żeby być pewnym tego, co robicie, tak? Że nie jest to tylko na chwilę, tylko faktycznie, że to jest ta droga, którą chcecie podążać, więc na razie zamroziliście jakby swoje uczucia, no może nie zamroziliście, tylko tak wycofujecie się delikatnie, izolujecie się, nie chcecie się zbytnio angażować, bo coś wam nie pasuje, tak? Nie pasuje wam coś w tym partnerze, no, zbyt surowo, że tak powiem, go oceniacie i no chcecie tutaj, ale tak jakby chcecie wyjść tutaj na przekór tego wszystkiego, tak? Tylko chcecie się w samotności zastanowić dogłębnie nad tym, czy to jest faktycznie to. Utwierdzić się w przekonaniu, że to uczucie, czy jest warte, czy nie warte angażowania, tak? No musicie tutaj odnaleźć tą prawdę wewnętrzną, taką prawdę, to przekonanie w sobie. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? No wy na razie byście chcieli zostać tylko przyjaciółmi, nic więcej. Macie miłe wspomnienia, dużo was łączy, dobrze się dogadujecie, ale wy na razie chcielibyście zostać tylko przyjacielem, dobrym kumplem, tak? Osobą, z którą można od czasu do czasu pogadać, zwierzyć się, ale na razie nic więcej. Być może dlatego, że ten pustelnik jest w tym sercu, tak? Że szukacie, jeszcze szukacie tej wewnętrznej mądrości, tej prawdy, tego zrozumienia, utwierdzenia się w przekonaniu, takiego potwierdzenia tych uczuć, tak? I dlatego na razie ta przyjaźń tutaj, no, na pewno, no, przyjaźń, tak? A co dalej, no to się okaże. I teraz tak, co w waszej głowie ma wasz partner? I mamy tu siódemkę mieczy. Nie lubię tej karty, bo to jest taka karta cwaniactwa. To jest karta unikania odpowiedzialności. To jest karta takiego skradania się, podkradania, unikania czegoś, żeby tylko ktoś nie złapał nas na gorącym uczynku, że coś robimy, tak? To jest karta też kombinatora, to jest karta zdrady jak najbardziej, bo tutaj zobaczcie, no niby małżeństwo, zakochana para, ona się do niego przytula, a on tu zerka na tą babkę, która siedzi tak i go uwodzi. Więc już tutaj jest coś nie tak. Ja myślę, że ten wasz partner jest sprytny i on dobrze umie tutaj wami manipulować, sterować. No i jakoś tutaj przebiegły jest moim zdaniem, być może. Może tak jak jego mamusia. No jest jakieś cwaniactwo tutaj, jest jakieś tutaj, jakieś dziwne zagrania. On moim zdaniem tutaj wszystkiego wam nie mówi, są jakieś tajemnice, bo to może być karta właśnie kłamstwa jakiegoś, zatajania czegoś, nieszczerości, karta nieszczerości, tak? I mówię, no takiego cwaniactwa, tak? I teraz tak, co ma w sercu? No w sercu ma piękną kartę, bo ma 10 kielichów. Czyli wygląda na to, że on bardzo pragnie rodziny
i chce, aby ten związek zakończył się stabilizacją. Więc być może jesteście na razie w luźnym jakimś związku, w jakiejś relacji partnerskiej, a tutaj on bardzo by chciał was usiedlić i, że tak powiem, być z wami, tak? Ale ma za sobą jakieś tutaj coś, on ma tutaj za skórą, mnie się wydaje, coś tutaj nie tak, bo to jest bardzo cwana bestia moim zdaniem i on tylko tu wami manipuluje i być może ma silny wpływ na was, bo widzę tutaj jego zamiar jest siła, czyli to jest taka osoba, no, pewna siebie, taka mocna, że tak powiem. I no, jest to karta lwa, więc to może być karta taka... Karta, co ja mówię, osoba naprawdę pewna siebie, mocna, a jak do tego jest przebiegła, no to kurczę, no, mocny przeciwnik, więc uważajcie, kochane baranki, żebyście nie dały się tutaj zmanipulować. Więc on chce być z wami, chce tworzyć z wami związek, rodzinę i to taki ustabilizowany, najlepiej przypieczętowany jakąś właśnie umową typu ślub, zawarcie związku małżeńskiego. I teraz tak, jego zamiary w stosunku do was. Mamy tu kartę ósemki mieczy. Tam była siódemka, to jest ósemka. Ósemka mieczy mówi nam o tym, że on coś przed wami jeszcze ukrywa, że zamknął się w swojej skorupie, że pokazał wam tak jakby część tylko siebie, a tak naprawdę nie pokazał, jeszcze nie odkrył tej prawdziwej twarzy, nie odkrył się całkowicie, nie pokazał wam się w całej okazałości i być może gra przed wami, coś udaje. Być może dopasowuje się do sytuacji, być może pokazuje wam się takim, jakim wy byście chcieli, żeby był, bądź była, bo to jeżeli panowie słuchają, to oczywiście proszę sobie to zamienić na kobietę. No, on tutaj nie jest sobą całkowicie przed wami. On wam tylko kawałeczek, tylko siebie odkrył, a na razie jest zamknięty w swoim świecie, w swojej skorupie. I taki jest jakby niedostępny. On tutaj sprytnie coś kombinuje w stosunku do was, moi kochani. I teraz tak, co się dzieje, jeżeli chodzi, jak traktujecie swojego partnera? Mamy kartę diabła. Karta diabła mówi o toksycznym jakimś związku, ale mówi też, że jest to chora miłość. Jest to miłość, która powoduje cierpienie, tak? Zniewolenie, uzależnienie od drugiej osoby, uzależnienie emocjonalne, być może też uzależnienie od namiętności, erotyzmu, tak? Jest to karta bardzo taka, no, mocna, że tak powiem, w swoim tutaj znaczeniu i ten diabeł po prostu, no, każdą intencję tej karty, znaczy każdą intencję, że tak powiem, relacji między kobietą a mężczyzną, on po prostu wzmocni i tak podwoi, potroi w takim sensie chorym, niezdrowym, troszeczkę negatywnym, bo to jest karta, no takiej mówię, chorej miłości, niezdrowej miłości, jakiejś toksycznej miłości, toksycznego związku. Mówię, miłość przez ból i przez cierpienie, tak? Przepraszam was, kochani, ale telefon mi dzwoni, za chwilę wracam. No już jestem, więc kontynuujemy. Więc ten diabeł to jest takie właśnie, no, na taki niezdrowy układ, tak? No to może być też jakieś perwersje seksualne, tak? Jakieś, no, dewiacje, jakieś zboczenia też mogą być. Ale bardziej bym tu widziała tego diabła w takiej... właśnie sekwencji, że to jest miłość, no po prostu naszpikowana tymi cierniami, tak jak tu widać, tak? Czyli taka bolesna miłość, no, że ktoś może nas ranić, coś jest niezdrowego, coś chorego, coś nienormalnego. Albo po prostu tak kochamy, że jesteśmy tak zazdrośni, bo diabeł to też karta zdrady. Czyli jakaś zazdrość może być, mogą być zdrady, tak? Czyli tak naprawdę niby jest ta miłość, ale ona jest niezdrowa, jakaś taka, no, nienormalna, że tak powiem. Przez którą cierpimy, która nas boli, która nas rani. No zobaczcie tych kochanków tutaj na tej karcie. Oni niby tutaj są w akcie takim miłosnym, ale aż tej kobiecie i mężczyźnie krew leci, tak? Od tych właśnie kolców, od tych ran, które ta róża zadała. O, teraz ładnie było widać. No, więc to jest takie nienormalne moim zdaniem, to jest takie niepokojące i to jest właśnie ten diabeł. Karta zdrady, karta
toksyczności w związku, nielojalności, tak? Przywiązania jakiegoś niezdrowego. Ja znam różne osoby, że są tak zazdrosne swoich partnerów, że potrafią ich śledzić, wydzwaniać 500 razy dziennie, sprawdzać, wynajmować detektywów, co robi, czy mnie nie zdradza. No to jest właśnie taka chora miłość, tak? Więc wy tak traktujecie swojego partnera, moje kochane baranki, troszeczkę. To jest takie troszeczkę z waszej strony może przesada. I też się dziwię, bo tutaj niby dajecie sobie dystans, spokój, tak? Ja tak sobie jeszcze myślę, że ta królowa mieczy to może mówić właśnie, że... Teraz mówię do panów baranów, tak? Zodiakalnych baranów, przepraszam. Że wy w swojej partnerce widzicie wzór swojej matki. Wy postrzegacie po prostu swoją kobietę, te wartości wszystkie, które wasza mama reprezentuje, to wy widzicie w tej swojej partnerce i dlatego ona wam tak bardzo odpowiada. A ona z kolei jest tutaj bardzo sprytna i to skrzętnie wykorzystuje, tak? Wykorzystuje może waszą dobroć, może, nie wiem, sytuację finansową. Więc też może być taka sytuacja, że wy postrzegacie swojego partnera jako wzór, no po prostu widzicie swoją matkę w tym partnerze, tak? A że po prostu no, pasują wam te wartości, kochacie swoją mamę i dlatego taka niezdrowa może tutaj relacja jest między wami. No nie wiem, kochani, musicie dopasować to do siebie, ale też tak może być, tak? Więc może po prostu wasz partner zachowywać się tak jak wasza matka, albo tak jak jego matka. Więc tutaj sobie dopasujcie, albo matka, albo teściowa. I teraz jak wasz partner was traktuje? No jest znowu sprytny. Po pierwsze, ma bardzo silną wolę, jest doskonałym strategiem i on wie, jak wami zamanipulować, żeby wyszło na niego. Ma siłę przebicia, nie da sobie w kaszę dmuchać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Sprytem i sposobem umie was podejść, tak? Czyli wszystko, co będzie chciał, to od was wyciągnie i załatwi. Czyli tak was jakoś przekabaci, tak wami zakręci, że i tak osiągnie swój cel. Bo mówię, on ma tu kartę sprytu w głowie, czyli to jest niezły kombinator, bądź kombinatorka, tak? To jest cwaniara albo cwaniak. I doskonale sobie poradzi w każdej trudnej sytuacji. On nawet jak wy się wściekacie, denerwujecie czy coś, to on tak po prostu znajdzie taki sposób, żeby załagodzić ten konflikt, tak? I żeby wyszło na niego. Ma bardzo silną wolę. I szybko potrafi wymyśleć jakiś plan, jakąś strategię, żeby tutaj zadziałać w waszym kierunku, tak? A co jest między wami? No między wami jest bida z nędzą, zobaczcie. No. Brak bezpieczeństwa, brak takiej stabilizacji, brak zapewnienia, tylko czekanie. Czekanie i ciągle te czarne chmury nad wami, burza, jakieś deszcz, no taka melancholia, takie niebezpieczeństwo, tak? Ciągle jakieś niebezpieczeństwo nad wami tutaj wisi, czyli brak bezpieczeństwa emocjonalnego, bym tutaj powiedziała, na te 5 denarów. I co jeszcze mogę powiedzieć o tych denarach? No pięć, mniej uczuć, tak? Mniej uczuć, osamotnienie, mniej uczuć, to co wy macie tutaj w sercu. No dobrze, kochani, co dalej? Dalej mamy, no wypadło mi trochę tutaj tych kart, ale dalej mamy tak, że najbliższe gdzieś tak 2 tygodnie będzie tak, jak było do tej pory. Nic się nie zmieni, po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość, używać tutaj dobrych słów, dobrych argumentów, być doskonałym dyplomatą, żebyście się nie dali tutaj, żeby na wasze wyszło, tak? Więc tutaj no, musicie po prostu zachować równowagę, balans ze wszystkim, uważajcie na to, co mówicie, ale raczej wszystkiego będzie w sam raz, no i będą jakieś uczucia i będą jakieś tutaj namiętności między wami. Nic nie powinno się takiego złego wydarzyć. I co dalej? Dalej mamy kartę sprawiedliwości, czyli coś będziecie chcieli wreszcie rozliczać, podsumowywać. Nie wiem, ci, co zdecydują się, że jednak chcą być ze sobą, czyli ulegną tej presji tutaj tego waszego partnera i on będzie taki sprytny, że tak wami zakręci, że jednak zdecydujecie się podpisać jakieś papiery. Może powrót, może ślub, albo separacja i rozwód, tak? Czyli tutaj no zaraz dopowiem kartę, co tutaj chodzi. No i dalej, na koniec miesiąca wydaje się, że osiągnięcie swój cel. Po jakichś tam ciężkich, że tak powiem, takich no przeprawach, po jakichś walkach, jakichś ciężkich sytuacjach, wreszcie uda wam się osiągnąć sukces, tak? I to naprawdę no, będziecie dumni z siebie, będziecie zadowoleni, czujecie się na wygranej pozycji, jesteście na wygranej pozycji i osiągniecie swój cel, czyli będziecie bardzo z siebie zadowoleni.
Ale z kolei pojawiła mi się karta siódemki denarów i ta siódemka denarów jak... no nie jest to taka zwykła siódemka denarów jak w innych taliach, bo zobaczcie, ta kobieta jest tutaj ciężarna. I mnie się zaraz kojarzy, że po prostu jest to oczekiwanie na rozwiązanie, na to, że ten dzidziuś tu dojrzeje. Czyli może być to też taka symbolika, że tak naprawdę będziecie czekali na razie, co dalej z tego wyniknie, tak? Na razie będzie tak, jak jest i wy oczekujecie, co dalej z tego będzie, czy to jest też takie czekanie, przeciąganie czegoś, odwlekanie, odkładanie na potem i czekanie, co z tego będzie, czy coś z tego się wykluje, czy nie. Czy te owoce dojrzeją, czy ta miłość dojrzeje, czy po prostu wszystko umrze i będą straty, tak? Czyli po prostu chcecie jeszcze uzbroić się w cierpliwość, chcecie troszeczkę przeciągać sytuację, poobserwować i zobaczyć, co tak naprawdę się z tego wykluje, co dalej z tym waszym związkiem tutaj będzie. Czyli tak na razie to będzie tak, jak jest. Tylko mówię, uważajcie tutaj, bo wasz partner jest sprytny, na pewno sprytny i znajdzie tutaj sposób na was, bo ma silną wolę, jest to... Jeżeli tu na przykład chodzi o kobietę, moi kochani, czyli mówię teraz do panów zodiakalnych baranów, jeżeli to jest kobieta, to jest to bardzo silna kobieta. Bardzo silna kobieta i to taka silna po prostu wewnętrznie. Ona sobie poradzi z każdą trudną sytuacją. Weźmie przysłowiowo każdego byka za rogi, tak? Jak na tej karcie tutaj. Ona się nie będzie patyczkować. Więc tutaj uważajcie, bo to jest naprawdę silny charakterek. Więc tutaj, no, a mówię, to jest jakaś z waszej strony jakaś chora namiętność, chora miłość, chore zauroczenie, takie niezdrowe coś, coś na siłę. Albo mówię, po prostu chcecie zniewolić tego swojego partnera, tak? Albo wasz partner jest tak do was przywiązany, no nie wiem, ale mi się wydaje, że wy tutaj jesteście jakoś uzależnieni być może od tego swojego partnera. Już tak się przyzwyczailiście do niego, że no nie umiecie żyć bez niego i to jest taka chora jakaś relacja. W tle czytania mamy Króla Mieczy. I teraz tak, albo to będzie osoba, ten wasz partner, czyli ktoś po 45 roku życia z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Jakaś osoba poraniona, rozwodnik. Może być to rozwódka. Albo wdowa, wdowiec. Ewentualnie może być to jakiś prawnik, nauczyciel, wysoko postawiony jakiś urzędnik. Sędzia, no ktoś tutaj z takiego właśnie przedziału tutaj zawodowego, ale raczej bym tu stawiała na osobę jakąś poranioną po przejściach, do tego może jakieś chore sytuacje są między wami, bo ta osoba być może doświadczyła już w swoim życiu, może miała męża, może coś się rozpadło, może on ją rzucił, może ona jego, być może umarł ktoś, tak? I ta osoba właśnie jest taka już troszeczkę zwichrowana. Już troszeczkę miała jakieś poranienia w serduszku swoim. Dobrze, dopowiemy sobie teraz karty. Moi kochani, najpierw zapytam o tą siódemkę mieczy, bo mnie to irytuje. Co ten wasz partner kombinuje w tej głowie? Co on tam cwaniakuje? Chce was może wykorzystać. Słońce. Słońce i siódemka mieczy, no, czyli bym powiedziała, że w pozytywnym, tylko po prostu jest może sprytny i zaradny, tak? Może jest sprytny i zaradny, wykorzystuje was, wykorzystuje waszą naiwność. A może chce was wkręcić właśnie w rodzinę, w dziecko, bo to jest też karta ciąży, ta siódemka denarów, akurat na tej talii, zobaczcie. Więc może chce was tu wkręcić w dziecko, w rodzinę. No ale raczej to pozytywne, bo już się bałam, że chce wam krzywdę zrobić, ale to jest sprytny pozytywnie. Ojej. Teraz wyjaśnimy tą kartę diabła. A może wy zdradzacie swojego partnera? No bo mówię, karta diabła to też są zdrady. Wyjaśnimy kartę diabła. Dziewięć buław. Dziewięć buław. No walczycie o siebie, walczycie o dom. Walczycie o swoją przestrzeń osobistą, jest już wam ciężko w tym wszystkim. Być może wam już jest ciężko z tą świadomością, że macie skoki w bok. Tak? Ciężko wam w tej relacji jest. Piątka denarów.
Samo wyskoczyło. No tak, czwórka denarów, czyli zamknięcie zupełnie na emocje, na uczucia, tak? Boimy się otworzyć serce przed partnerem i może partner przed nami. Tak jak tu właśnie w tej ósemce mieczy, że on jest tak zbyt zamknięty w sobie, bądź ona, i nie dajecie całego siebie, tak? Nie daje całego siebie, tylko troszeczkę. Pokazał wam troszeczkę, a resztę trzyma i nie wiem, na co czeka. Nie pokazuje całej twarzy, tak? Nie odkrywa się przed wami, więc to jest takie właśnie tutaj ta blokada na uczucia, emocje, że ani nie pokocham, ani nie dam się pokochać, czyli ani w lewo, ani w prawo. Serce mam zamknięte na kłódkę, czyli ani nie przyjmuję miłości, ani nie oddaję uczuć. Na takiej zasadzie. Dobrze. O co chodzi tu z tą królową mieczy? Jakieś tajemnice, jakieś tutaj, chociaż królowa mieczy, no to jest mądra osoba, to jest osoba bardzo wykształcona, błyszcząca intelektem i tak samo kapłanka. To jest mądrość, to jest wiedza, więc być może tutaj po prostu uważacie, że wasza partnerka bądź partner są bardzo mądrzy, inteligentni, wykształceni, błyszczący intelektem, że możecie sobie z nimi porozmawiać, też tak może być. Albo ukryta kobieta, jak to coś. Kobieta w ukryciu, jakaś tajemnica. Dobrze, pustelnik. No pustelnik i mamy asa kielichów, czyli jednak jest jakieś uczucie, tylko wy musicie się utwierdzić w przekonaniu o tym. Po prostu, no tak, tak. Przekonać, że to faktycznie, faktycznie to. No dobrze, ósemka mieczy jeszcze. Sprawiedliwość. Czyli no, on tutaj się boi. Myślę, że to będzie jakieś tutaj... jakaś ocena czegoś. Zastanawianie się nad tym, żeby sprawiedliwym być w stosunku do was, tak? Rozliczanie, ocenianie, proponowanie jakiegoś właśnie może małżeństwa. Jakieś sprawy urzędowe. A może on po prostu nie odkrył swojej twarzy i że on jest właśnie rozwodnikiem może, nie? Albo rozwódką, jakieś tutaj coś jest, jakieś sprawy urzędowe tutaj chowa przed wami, ukrywa. Jeszcze raz tą sprawiedliwość. Szóstka denarów, równowaga w dawaniu i braniu. Czyli on chce zachować tutaj równowagę, czyli tu nie chodzi stricte o tą sprawiedliwość, tylko ta waga, ta równowaga. Żeby we wszystkim był umiar, tak jak tutaj w tej karcie umiarkowania, tak? No jest taki zamknięty w sobie tutaj, ale może uważa, że jak za bardzo się otworzy tutaj przed wami, to wy zaraz, jak da palec, to będziecie chcieli całą rękę, tak? Więc może on stopniowo tutaj dozuje te uczucia, stopniowo się odkrywa przed wami, żebyście po prostu no, nie zgłupieli od razu. Dobrze, kochani, jeszcze zobaczę tą siódemkę denarów i już kończymy, bo to się robi zupełnie inna historia z tego. Królowa buław. Królowa buław. Piękna kobieta, energiczna kobieta, sprytna kobieta. To jest też, moi kochani, romans. To jest też kobieta z trygonu ognia. Baran, lew lub strzelec. Czyli to jest po prostu... To jesteście wy. To jesteście wy, moi kochani. To jesteście wy. No i wy po prostu oczekujecie, co dalej z tym będzie, tak? Jak coś odwlekacie, jeszcze nie podjęliście decyzji, uważacie, że cała sytuacja sama powinna się rozwinąć i oczekujecie rezultatu tego. Tak? Tak mi się wydaje. Dobrze. Więc już nie dopowiadam, bo to się już zrobi tutaj galimatias. Teraz zobaczymy jeszcze, co anioły chcą nam powiedzieć. Proszę o wsparcie anielskie odnośnie miłości dla zodiakalnych baranów w relacji. Daj swojemu związkowi szansę. Popracuj nad stosunkami partnerskimi. No widzicie?
Czyli jednak dacie szansę i będziecie czekać, co dalej się z tym zadzieje. No bo partner tutaj jak najbardziej no, pozytywnie myśli. No, jest sprytny, tak, no, ma podejście do Was, ale jest to pozytywne, szczere. Dziesiątka denarów, no czyli on chce tej stabilizacji, chce tworzyć z Wami rodzinę, tak? Ale coś tu przed Wami jeszcze ukrywa, jeszcze się nie odkrył. Jeszcze, że tak powiem, sam sobie w tej głowie coś roi, sam nie wie co. I mówię, tutaj coś jest ukryte. Czegoś on Wam tutaj nie mówi w pełni. Więc wyciągnij. Tak mi się wydaje, że tutaj coś z przeszłości jest. Coś jest tutaj, jakieś rozliczenia. Może on jakiś kredyt ma i ukrywa przed Wami jakiś kredyt, bo też tak może być. Szóstka denarów jest to karta kredytu. To jest karta jakichś pieniędzy, takich pieniędzy no, państwowych, tak? ZUS, renta, emerytura, jakieś świadczenia, jakiś socjal. Być może on tutaj jakieś pieniądze pożyczył i się boi teraz tutaj jakiejś odpowiedzialności. No nie wiem, ale czego, o czymś Wam nie mówi. O czymś Wam nie mówi, nie odkrył wszystkich kart jeszcze przed Wami. Dobrze, a Wy macie dać szansę związkowi. No, czyli tak siódemka denarów. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie, tak? Ale ja myślę, że to się już dowiemy w marcu, moi drodzy. Dobrze, to by było na tyle. Bardzo dziękuję kochanym barankom za uwagę. Pamiętajcie, że nie jest to czytanie dla wszystkich. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, a teraz przechodzimy do naszych kochanych singli. Samotnych baranków. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Czy jest szansa poznać kogoś fajnego? Już patrzymy. Proszę o radę dla wszystkich zodiakalnych, samotnych baranów. Odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Samotne, zodiakalne barany. Miłość luty 2019. Co spowodowało, że jesteście samotni? Co tam się w przeszłości wydarzyło? Znowu te 8 mieczy. No może, kochany, no. Prześladujmy ta karta dzisiaj. Aktualna sytuacja. Cztery miecze. Czyli odpoczynek, jakaś choroba. I najbliższa przyszłość. Denary. Czyli na razie nie widzę tutaj, kochani, jeszcze nie w tym miesiącu. Moim zdaniem coś się zadziało, chociaż w tle czytania macie dwójkę kielichów, która mówi, że chcielibyście kogoś poznać. Dalej mamy trzy buławy, czyli dobre widoki na przyszłość, że planujecie z kimś przyszłość. Kochani, być może jest tak, osiem mieczy mówi o tym, że jesteście jakoś zblokowani. Bardzo zblokowani jesteście. Być może nawet, tak, zobaczcie, tu jest chora dziewczynka, a karta czwórki mieczy też mówi o chorobie, o rekonwalescencji, o pobycie w szpitalu, w sanatorium, o uleczaniu się, odpoczynku. Dochodzimy do siebie, tak? Leczymy nasze ciało, naszego ducha, medytujemy, odpoczywamy i to jest aktualny Wasz stan. Kochani, no być może coś się wydarzyło, że zachorowaliście i po prostu no teraz jest taki okres, że leczycie się, tak? Być może po jakimś nieudanym związku, a być może po prostu no mieliście, nie wiem, jakiś wypadek, coś się wydarzyło, nagła jakaś choroba, co spowodowało, że no zblokowaliście się na razie na poszukiwanie kogoś, nowego partnera. Zostaliście unieruchomieni w domu, w łóżku, tak? I teraz dochodzicie do siebie, zdrowiejecie. Tą chorobę macie już oczywiście za sobą, teraz po prostu będzie tylko coraz lepiej, rehabilitujecie się, tak? No i najbliższa przyszłość będzie taka, że będziecie bali się o siebie, o swoje zdrowie i na razie będziecie zamknięci na... Nie będziecie, że tak powiem, ofiarować nikomu miłości, nie będziecie oczekiwali od nikogo,
żadnego wsparcia emocjonalnego. No bardzo tutaj się boicie o siebie, kurczowo trzymacie się, no macie dwie czwórki, tak, i to daje ósemkę, więc tak jakbyście bali się na razie ryzykować, balibyście się otwierać na coś nowego, ale w tle znowu mam dwójkę kielichów, już bym zupełnie zgłupiała, bo tak jakbyście chcieli jednak gdzieś wychodzić, poznać kogoś, marzycie o tej bratniej duszy, o tym partnerze swoim, zaraz to wszystko dopowiemy jeszcze, kochani. Proszę o wyjaśnienie ósemki mieczy. Ósemka mieczy. Rycerz kielichów, czyli jakaś tutaj zaszła, kurczę, zmiana, jakaś była nowa miłość, albo dotyczy to mężczyzny, 30-40 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Czyli tutaj, no, ktoś was tutaj może doprowadził właśnie do tego, że cierpieliście, tak? Że zostaliście, że tak powiem, no, w potrzasku, nie wiedzieliście, co robić. Jakaś osoba tutaj może właśnie doprowadziła do tego. Ewentualnie mieliście propozycję od takiej osoby, ktoś wyszedł tutaj, bo rycerz kielichów jest to osoba, która zwiastuje nową miłość, nowe uczucie, przyjeżdża z dobrymi wiadomościami do nas. Jakiś romans, jakieś początki czegoś fajnego. Osoba bardzo romantyczna, to nie jest tak jak rycerz buław, że on tylko myśli o jednym, żeby sobie zaliczać, że tak powiem, panienki, nie, nie, nie. To już jest ktoś poważny, ktoś delikatny, bardzo romantyczny, wrażliwy, troszeczkę mało może męski, ale no fajna taka osoba, jeżeli panie oczekują takiego mężczyzny bardzo romantycznego. I tutaj coś takiego się wydarzyło i wy jesteście troszeczkę przyblokowani i tak jakbyście nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak jakby was to troszeczkę przestraszyło. I może być też taka sytuacja, że wy teraz zastanawiacie się nad tym, że musicie w samotności przemyśleć, pomedytować, zastanowić się nad tym, ale to zaraz zapytamy karty. Koło fortuny, czyli to po prostu jakieś szybkie zmiany w waszym życiu tutaj się zadzieją. Coś danego od losu, coś ruszy do przodu. Jest to karta zmian, jest to karta pozytywnych zmian. Więc coś tutaj na pewno, jak odpoczniecie troszeczkę, zastanowicie się nad sobą, jest szansa, że coś ruszy do przodu i wasze życie się zmieni. I czwórka denarów. Czwórka kielichów. No, ale wy cały czas będziecie się zastanawiać. Cały czas się zastanawiać będziecie i wiecie co? Ten kielich, który wiezie tutaj ten rycerz, to jest ten kielich, którego wy tutaj nie widzicie. Zmarnowana szansa na uczucie. Coś w przeszłości zmarnowaliście. Coś tutaj, no, byliście tak zblokowani, że być może nie widzieliście tego partnera tutaj. Dlatego jesteście samotni. Ktoś tutaj do was uderzał, że tak powiem. Smolił cholewki, a wy po prostu zaślepieni. Nic nie widzę, nic nie słyszę, jestem w swoim świecie, w ogóle źle oceniam sytuację, moje zmysły mnie zawodzą i w ogóle nie postrzegam rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Ale to się zmieni, no coś się znowu zmieni, a wy będziecie dalej myśleć, zastanawiać się, jakaś nuda, jakaś nostalgia, jakieś takie niewykorzystane okazje. Królowa mieczy, czyli ktoś z trygonu powietrza, byk, nie, co ja mówię, bliźnięta, waga, wodnik, no jakaś tutaj osoba może być, zazwyczaj jest to matka albo teściowa, może ktoś was tutaj ruszy, osoba bystra, inteligentna, bardzo mądra, albo ktoś się pojawi w waszym życiu taki, tak? Ktoś właśnie z trygonu powietrza. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Na razie ruszcie się, przestańcie już rozmyślać, wisieć gdzieś w chmurach,
Nie bójcie się tak otworzyć tutaj na innych ludzi, tak? Nie trzymajcie się kurczowo w zamknięciu, bo a czwórka denarów to jest tak, siedzę w domu, pilnuję swojego i boję się wytknąć czubek nosa za drzwi, tak? Żeby gdzieś wyjść. Wyjdźcie gdzieś, a nie siedzieć w karcie Tarota 72 drzwi. Zaraz może wam znajdę, to wam pokażę. Coś porównam, muszę wam pokazać. Gdzie mam tutaj te karty? O. Teraz wam znajdę tą czwórkę denarów. Czwórkę kielichów, przepraszam. Czwórkę kielichów, jaka to jest karta. I mnie się to tak kojarzy, że wy po prostu... Już szukam, już. Że wam się nic nie chce, że dobrze jest jak jest, że najlepiej siedzieć w domu przed telewizorem. A co ja będę szukać? Jest mi dobrze tak jak jest. No zobaczcie, kochani. To jest karta czterech kielichów. Tarota 78 drzwi. O, widzicie? I moim zdaniem wy tak siedzicie w domu i nic wam się nie chce. Nie chce wam się ruszyć czterech literek, żeby coś zacząć działać, zmieniać. Na zasadzie, a nie ten, to inny. Kochani, musicie coś zmienić, bo tak to samo do was przychodzi, a wy i tak jesteście, że tak powiem, na nie. Zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie, to samo anioły chcą wam powiedzieć. Słyszę wsparcie anielskie dla wszystkich samotnych baranów. Oszustwo. Ktoś w tym związku nałożył maskę, skrywając jego prawdziwe ja. I moi kochani, zazwyczaj o takim czymś mówi też karta ósemki mieczy. Że ktoś siedzi w swojej skorupie i nie do końca odkrywa całą prawdę o sobie, tak? Tylko część siebie pokazuje, a tak naprawdę nie odkrywa siebie, tak? Więc też może tutaj zaistniała jakaś sytuacja, że ktoś się pojawił w waszym życiu, ale no nie do końca był szczery, nie do końca miał dobre intencje w stosunku do was, bo w tle jest ta dwójka kielichów, no czyli jest jakieś partnerstwo, jest jakaś miłość, no my marzycie jakieś prawdziwej miłości, ale jesteście jakby, nie wiem, po jakiejś ciężkiej chorobie, albo leczycie serce, jesteście może po nieudanym związku, albo jesteście, no mówię, tak rozleniwieni, już wam jest wszystko jedno, nie chce wam się na razie angażować, bo jest wam dobrze jak jest. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w marcu. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Jeżeli nie znaleźliście tu dla siebie informacji, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link macie pod filmem, żeby sobie tam wejść na tą stronkę i obliczyć. I cóż więcej, bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, są bardzo miłe. Bardzo wam dziękuję za lajki, za subskrypcje, bardzo się cieszę. Daje mi to takiej motywacji, powera, żeby usiąść tutaj, poświęcić dla was te kilkanaście minut i zrobić dla was czytania. Kochani, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Widzimy się w marcu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.